Mhm, mm dobra. O, już widzę, jest live. Siemaneczko, z tej strony Anton i Kompania Wesoła. Witam was w pierwszej rolniczej ustawce, tak sobie to wymyśliliśmy. E, co, co, co z tą ustawką, dlaczego to ustawka? E, to jest spowodowane tym, że na ostatnich baletach w Remizie tam, wiecie, tam za kościołem doszło do pewnych niesnasek wśród spółk biesiadujących. No i oczywiście nie muszę wspominać, że wszyscy byli pod wpływem lokalnego trunku pędzonego przez lokalnego aptekarza. Wszyscy wiedzą, o, o kogo, o kim mówię. No i biorąc pod uwagę, że trzech uczestników, trzech z uczestników, może raczej, tego zdarzenia ma prawomocne wyroki, co prawda, w zawieszeniu, no ale są jednak. A jedna osoba jest w ogóle nieletnio <laughs> z młodzieżowego ośrodka adopcji społecznej, wyobraźcie sobie. No to w chwili przebłysku co dość rzadko nam się zdarza. No, postanowiliśmy, że tę kwestię sporną, która nas podzieliła, rozwiążemy nie drogą taką siłową, wiecie, e, taką, jaką zazwyczaj się przeprowadza, czyli przez tradycyjny oklep, ale przez rywalizację w, e w fs tak? Wszyscy bowiem tej uczestnicy tego zajścia, e, tam z ostatniej soboty twierdzą, że czują się że są, że osiągnęli już expert level w, w, w farmingu. E, co prawda ich odczucie wiadomo, w tej kwestii biegłości e, w farmingu, e, one są trochę dyskusyjne, bo jak wcześniej powiedziałem, wszyscy byli e, pod wpływem alkoholu, tak więc... Zobaczymy, jak to wyjdzie. Witam wszystkich, jeżeli kogoś, ktoś chce jeszcze wbić, jest jeszcze jedno miejsce. Ja się osobiście przyznam, że mam sądowy zakaz odpalania farminga 7, 15. sorry, na 3 lata, zasądzony w sądzie rejonowym trzy kropki, to sobie wstawcie. E, I powiem wam, że większość już tego wyroku odsiedziałem, zostały mi jeszcze tylko dwa miesiące i będę mógł legalnie odpalić farminga 15. A za co dostałem ten wyrok? No za notoryczne cheatowanie na multi, tak to generalnie byłoby. Tutaj przedstawiam, kto jeszcze dzisiaj będzie walczył. OSA jest. Witam. Z tego co słyszałem, to OSA też ma wyrok, ale za prowadzenie ma maszyn. Nie! Nie! To było inaczej. Za powodowanie zagrożenia na. spowodowanie zagrożenia na drogach publicznych, ponieważ on był wtedy chyba w stanie wskazującym. Na upojenie alkoholowe i rozrzucał obornik na drogę. Generalnie fakt, że był, że był pijany, to nie był problem, ale rozrzuca ten obornik na drogę i oczywiście powodował zagrożenie. Co ty jest? Simi? Witam serdecznie. Simi, jakie ty grzechy masz? Więcej grzechów nie pamiętam. Dobra, on nie, ma, nie pamięta. Jeszcze jest gdzieś Teci, ale Teci się boi, bo on jest wiecie, nielegalnie z poprawczaka się urwał. Tyś powiesz Teci? Witam. O, dokładnie. Jest jeszcze jedna prośba, panowie, bo z racji tego, że tutaj mogą nielegalne rzeczy być pokazywane, nie kontaktujcie się w żadnym bądź razie z organami wymiaru sprawiedliwości, tudzież z jakimś najbliższą komendą, ok? No i sobie zaczynamy. Zaraz wytłumaczymy o co tu chodzi w tej, w tej naszej zabawie. Jak widzicie, jest mapa. Jeszcze, jeżeli ktoś chce po prostu zamiast oklepu poganiać się tutaj na tym gospodarstwie, to jeszcze jest taka możliwość, ponieważ jeszcze, jak gdyby, jest jedno gospodarstwo wolne. To zdąży w miarę szybko wbić na. O, jest już Piotr, to przeciągnijcie Piotra. Tak więc najprawdopodobniej Piotrek będzie miał trzecie gospodarstwo i jeszcze potrzebuje pomocnika. Nie wiem, czy jest. Piotrek, przeciągnijcie Piotra. Zaraz będziemy tłumaczyli zasady, tak więc jeszcze tutaj możecie próbować dobijać. Tutaj koledzy, jeżeli będziecie już na spiku u nas na kanale, to po prostu podadzą wam pasy i wiecie. Potrzebne są jeszcze dwa małe ursusy. I będzie zaraz jazda. Czekajcie jeszcze, organ... ten muszę tutaj jedną rzecz zmienić. Żeby mi się nie psuło. U mnie PL pyta na czacie, czy gramy potem. To jest coś od ciebie? Nie. Nie wiem, nie wiem, nie znam się. Nie wiem się, nie znam się. W każdym razie tłumaczymy zasady. Generalnie zasady jeszcze nie są do końca uchwalone. Tak szczerze mówiąc, bo tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o za zasady, to jeszcze są, trwają dyskusje. Generalnie jaka jest sytuacja? Mamy dwa gospodarstwa, w sumie trzy, bo trzecie tak jak wspomniałem, może być jeszcze przez was zasiedlone i jest tego typu sytuacja, że wam pokazuję. W sumie są cztery gospodarstwa, proszę bardzo. Ale tu jest kowal wszystko wiedzący, w sumie powinien być wszechwiedzący, to jest taki, taki arbiter, czyli bo generalnie wszyscy chcieliby sobie zająć pole numer 21 i by się. Oh, sorry, ten obszar z polem numer 20 i wszyscy by się kłócili. Tak więc y, to jest y, y, budynek, w którym jest dom i jest zajęty przez kowala i jeżeli są jakieś kwestie sporne, to się idzie do kowala i on to wyjaśnia. I też jest potrzebny nam taki budynek, żeby przeskoczyć noc. Ponieważ na Multi tak to się odbywa poprzez dom. My chcemy przeskakiwać noc. Generalnie będziemy coś takiego, że mamy gospodarstwa. Każdy na start ma taką samą liczbę, taką samą kwotę. Gramy sobie najprawdopodobniej 3 dni. Ustawimy sobie czas na 15 minut i wszystkie chwyty dozwolone łącznie z kradzieżą zboża. Jedyne rzeczy, która jeszcze jest istotna, to jest to, że na koniec pierwszego dnia musimy mieć co najmniej jedno pole, które jest, jesteśmy właścicielem. Jedno pole, później następnego dnia drugie pole i później jeszcze jednego dnia trzecie pole, tak żeby po pewnym czasie te pola zniknęły, bo tak to będziemy tylko i wyłącznie rywalizować, jeżeli chodzi o zlecenia, a tego nie chcemy robić. Po prostu chcemy, żebyśmy się zdobyli tutaj też po farmili. Jeżeli chodzi o to, to zaraz czas ustawię na 15, żeby szybciej leciało. Co tam jeszcze? I chyba generalnie to wszystko. To nie? Coś jeszcze ktoś, coś chce dodać. Ja chciałem dodać, że również mam lajwika teraz. Będzie z mojej perspektywy, więc jeśli ktoś chce, to to zachęcam. Dobra. A więc my sobie już chyba będziemy startowali powoli. To ja mówiłem, jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie jeszcze ewentualnie dobiję, ale zaraz przyspieszę czas, to jest z tym czasem trochę dziwnie, bo ja na przykład nie mogę przyspieszyć go. Widzisz, ja muszę wejść w te ustawienia i dopiero go tutaj chyba przyspieszać. No, muszę go tutaj ust ustawić sobie. No i teraz jest 15. Dobra, lecimy. Ty, Dobra, lecimy sobie ja od razu. Teci, biegnij do sklepu. Ja, ja sobie od razu tak z, zaraz sprawdzimy jedną rzecz. Dobra. Pach. Możemy kupować, możemy sprzedawać pola. Przy czym y, będzie taka sytuacja, że na koniec dnia musimy mieć co najmniej jedno pole, które jesteśmy właścicielem. Jeżeli już zdecydujemy się na kupno tego pola, to w następnych dniach te pole już nie możemy go sprzedać. Wydaje że chyba proste są zasady.